Falubas TV zasilany jest dzięki RM Solar. Zredukuj rachunki za prąd do 0 zł. Zadzwoń po darmową ofertę www.rmsolar.pl. Patryk Dudek poleca stację do dezynfekcji rąk Clean Hands firmy Marvis. No, jakoś nigdy nie przywiązywałem wagi do statystyk za bardzo. Nie liczyłem, nie śledziłem tych takich podliczeń statystyków, no ale tak po ostatnim meczu troszeczkę sobie usiadłem i zacząłem rozmyślać, że no jest to dobry wynik, niezły wyczyn. To świadczy też o jakby to powiedzieć, o tym, że to moje ciało dało radę, było dużo szczęścia w tym trudnym, jakby nie patrzeć, dyscyplinie sportu, która niesie za sobą dużo ryzyka i niebezpieczeństw, także tych przerw nie miałem zbyt wiele. A potrafiłem się jakoś tutaj przez te wszystkie lata przygotować i trzymać w dobrej formie, bo też i z 512 meczy średnia prawie 2-0, czy tam minimalnie poniżej, czyli to jest ponad, jakbyśmy policzyli ławskie biegi, to może więcej niż 10 punktów na mecz. No to jest to występ, jaki jest to wynik, no ale z drugiej strony to jest historia. Ja już patrzę co w przód, cieszę się, że mogę tak długo cieszyć swoich kibiców swoją jazdą. Ostatnie dwie takie statystyki, takie jakby to powiedzieć uroczystości cyfrowe, które były, czyli liczbowe, najlepiej nie wspominam, bo pojechałem kiepskie zawody i chyba 500 wyścig, czy tam coś takiego było w zeszłym roku. Później znowu coś było z Grudziądzem, akurat w tym roku najsłabszy mój występ. No mam nadzieję, że do 3 razy sztuka i pojadę lepsze zawody niż te, o których właśnie teraz mówię. Ale tak pół żartem, bo serio, to wielkie podziękowania oczywiście dla tych wszystkich klubów, w których jeździłem, ludzi, z którymi współpracowałem, sponsorów moich, no i najważniejszych kibicom, którzy też dają mi wiele otuchy i są ze mną przez te wszystkie lata. Był to 91 rok, oczywiście daty nie podam, bo to było tak troszeczkę nieplanowane, bo tam ktoś kontuzję zapał z młodzieżowców, ja byłem taki mocno rezerwowy chłopak, byłem świeżak zaraz po licencji, sezon po licencji, no ale ławka była dosyć długa młodzieżowców i pojechałem do Częstochowy na ten mecz ligowy, zdobyłem 2 punkty oczywiście na trupach, bo tam 3 dojechaliśmy. A później spadł ściek, także statystyki były ok, bo 1-1 i później była pauza. Ten 92 rok był trudny, ale później przyszło pierwszy mecz wygrany i gdzieś tam pod koniec sezonu już parę punktów, tam 6 czy 7 udało mi się zdobyć. Także ja ten sezon pamiętam, oczywiście nie dokładnie wszystkie występy, ale pamiętam swój pierwszy występ. A 9-3 rok, czyli 2 lata po licencji, to już byłem takim podstawowym zawodnikiem swojej drużyny a już zaczynałem wchodzić na takie wyższe obroty. No faworytem nie jesteśmy, no, nie oszukujmy się. Leszno jedzie któryś sezon z rzędu piekielnie dobrze. Na każdej formacji mają uznane marki. Formacja juniorska też po odejściu Smektały nie jest wcale słabsza w perspektywie pozostałych drużyn. No czeka nas trudny bój. Ja nie pamiętam generalnie od kilku lat, kiedy my wygraliśmy z Lesznem, czy to u siebie, czy na wyjeździe, także na pewno jedyny plus to jest taki, że nie idziemy w faworyta. Leszno musi, my tylko możemy, tylko Jasz. No chcemy pojechać dobre zawody, no. Przyjdzie jakaś taka oczywiście weryfikacja z mocną drużyną na wyjeździe, a kolejny test, który mam nadzieję, że uda się w miarę pozytywnie zdać. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Falubas TV zasilany jest dzięki RM Solar. Zredukuj rachunki za prąd do 0 zł. Zadzwoń po darmową ofertę www.rmsolar.pl.
We'll be right back.